Nie tylko kiszonkami i marynowanymi warzywami człowiek żyje. Do słoika również możecie zapakować całe danie. Pokażę Wam, jak przygotować bardzo prostą fasolkę po bretońsku. Z tym, że trochę inaczej, bo będzie zrobiona z fasolki szparagowej. Na rozgrzaną patelnię wrzucę boczek, który wcześniej pokroiłam w paseczki. I tak na patelni wylądowało 200 g wędzonego boczku. Krótko go przesmażam i dodaję jeszcze kiełbasę. W trakcie, kiedy mięso będzie się smażyło na patelni, przygotuję pomidory. Mam już obrane ze skórki, wyparzone. Przekroję je na ćwiartki i z części z nich wytnę nasiona. Jeśli chcecie uzyskać danie, które będzie miało dużo płynu, zachowajcie tę część. Natomiast jeśli zależy Wam na tym, żeby później specjalnie nie zagęszczać potrawy, użyjcie same tylko te fileciki. Kiełbasa nie musi się zbyt długo smażyć. Wystarczy, że będzie lekko brązowa, a z boczku wytopi się tłuszcz. Mięso przekładam do większego garnka, zachowując tłuszcz na patelni. Odciskam nadmiar tłuszczu o brzegi patelni. Będzie mi on potrzebny do tego, żeby przesmażyć na tej samej patelni cebulę. Niezbyt długo ma zostać szklista i zmięknąć. Fasolkę szparagową umyłam wcześniej, osuszyłam i odcięłam ogonki. Dodatkowo pokroiłam ją na mniejsze kawałki. Do mięsa dodam pomidory, fasolkę, ale widzę, że mi się cała nie zmieści. Cebulka już pięknie pachnie, odrobinę się zrumieniła. Mogę ją wrzucać do pozostałych składników. Teraz zmniejszę trochę gaz i przestawię na niego garnek ze wszystkimi składnikami fasolki po bretońsku. W garnku mam trochę za mało płynu, muszę dolać jeszcze wody. Nie za dużo. Dodam jeszcze teraz trochę przypraw. Dwie gałązki świeżego rozmarynu. Możecie go wcześniej posiekać albo dać właśnie w całości. Dwa listki laurowe. I dwa ziela angielskie. A może trzy. Do wszystkiego jeszcze czosnek. Dwa ząbki czosnku. Zamieszam delikatnie wszystko, co jest w garnku. A żeby wszystko się szybciej ugotowało, przykrywam garnek pokrywką i czekam około 10 minut. Przez 10 minut nie dolałam do garnka ani kropelki wody. Za to zamieszałam ze dwa razy wszystkie składniki. Zobaczcie, co się zmieniło. Gotuje się. Wody jest znacznie więcej. To wszystko przez pomidory, które puszczają sok. Teraz mogę doprawić kolejnymi składnikami. Do całości dodaję łyżkę przecieru pomidorowego, trochę cukru. Do pomidorów zawsze dodaję trochę cukru. Tak, łyżeczkę czubatą. Świeży tymianek. Możecie użyć również suszonego, który delikatnie posiekam. I łyżeczkę ostrej mielonej papryki. Po 25 minutach w sumie gotowania sprawdzę, czy fasolka już jest dogotowana. Przyjemnie chrupiąca, ale dogotowana. Dobrze, żeby nie była taka zupełnie rozgotowana, szczególnie jeśli chcecie wekować swoje potrawy, ponieważ później tak będziecie parę razy pewnie podgrzewać. Jest ok. Szybko zakręcam gorące danie i gorące słoiki. Teraz dla pewności możecie wstawić jeszcze słoiki na 10-15 minut do pieca nagrzanego do 120 stopni albo okryć kocem bardzo mocno i zostawić do wystygnięcia.
powinny się zawykować bez problemu. Nie tylko ogórki kiszone, nie tylko marynowane grzyby i nie tylko dania obiadowe. Słoiki to idealne miejsce, w którym możecie zamknąć trochę lata, czyli przygotować dżem. Malinowo-waniliowy to taka moja ulubiona opcja. Również zamiast malin używam truskawki, też świetnie komponują się z wanilią. Do miski wsypałam kilogram świeżych malin i zasypałam je cukrem. To, ile użyjecie cukru, zależy od tego, jak słodki dżem chcecie uzyskać. Od 300 do 800 gramów cukru na kilogram owoców. Bardzo duża rozpiętość. U mnie 300 gramów cukru. I dodaję wanilię. Laska wanilii możecie użyć esencji waniliowej, takiej prawdziwej, w żadnym wypadku aromatów, albo właśnie świeżej wanilii. Do garnka z owocami włożę jeszcze skórkę z cytryny. Nie będę jej ścierała, tylko ją zetnę. I w takiej formie do garnka. Na początek gaz powinien być niewielki. Zależy mi na tym, żeby owoce puściły jak najwięcej soku. Dopiero po pewnym czasie mocno podkręcę gaz i będę odparowywała wodę. W trakcie gotowania pojawiła się taka biała piana. Ją koniecznie musimy ściągnąć. Teraz jest dobry moment na to, żeby podkręcić trochę gaz, żeby maliny jeszcze mocniej się gotowały. Uważajcie, żeby nie pryskały po kuchni, ale chodzi o to, że ta duża ilość ciepła pod garnkiem spowoduje, że szybciej odparuje woda. Moja praca przez najbliższe 40 minut do godziny będzie polegała na tym, że będę zbierać teraz tylko pianę i pilnować, żeby dżem się nie przypalił. Zanim dżem przełożę do słoików, przetrę go jeszcze trochę przez sito. Możecie przetrzeć cały albo tylko część. Chodzi o to, żeby pozbyć się nadmiaru pestek i wygrzebać skórkę z cytryny i skórkę z wanilii. Niektórzy zupełnie pomijają ten moment i dają dżem właśnie z tą dużą ilością pestek. A czasem możecie przetrzeć cały, wtedy będzie taki gładki. I jeszcze pasteryzuję. 20 minut w 120 stopniach w piecu. Dzięki wygrzaniu słoików wcześniej, nalaniu do nich bardzo gorącego dżemu, a później jeszcze wstawieniu do pieca, będę miała pewność, że nic mi się nie zepsuje i dżemy przetrwają całą zimę.